Marian, nagraj coś na dachu. Także witam Was serdecznie, dzisiaj tak bardziej na dachu. Za chwilę pytania od Was, ale na początku oczywiście tradycyjnie przerywnik. No tutaj pierwsze pytanie od Konrad Formas. Marianie, gdybyś miał lampę Gina, to jakie byś miał trzy życzenia? No, słuchajcie, gdybym kiedyś znalazł taką lampę, w której byłby Gin i gdyby ten Gin zapytał mnie o to, jakie są moje trzy życzenia? Jakie są twoje trzy życzenia? No to pewnie powiedziałbym mu, że chciałbym tak na chwilę przenieść się do Meksyku i zobaczyć na przykład tańczącego trola. Proszę bardzo. Albo nie, co ja gadam, jakiego trola? Tańczącą dziewczynę. Albo nie, niech ona się opala. No i w ten sposób przez moje niezdecydowanie pewnie bardzo szybko straciłbym swoje trzy życzenia. Także tak. Ale tu pięknie. Mariam, będzie relacja z meetupa? Nie no, relacji z meetupa nie będzie, ale a propos meetupa mogę Wam coś powiedzieć ciekawego. Tutaj musimy się posłużyć jeszcze pomocniczym pytaniem od Barty6960. Miałeś kiedyś sytuację, na przykład na ulicy, że ktoś Cię rozpoznał lub był tego bliski? Mam na myśli sytuację, w której nie miałeś na sobie swojego rozpoznawczego stroju. No, słuchajcie, tam raz, dwa się zdarzyło, że ktoś mnie poznał po głosie, a tak to mnie nikt nie poznaje. No i tutaj właśnie taka ciekawostka, pokażę Wam, jak to wygląda. Na meetupie zrobiłem taki malutki eksperyment. Przeszedłem się wśród publiczności, wśród tłumu, bez stroju Mariana, bez okularów i tak dalej. No i nikt mnie nie rozpoznał. Jestem właśnie bez przebrania Mariana, idę sobie, nikt nie reaguje. Tak sobie chodziłem, włóczyłem się, snułem się i nic. Nikt nie zaczepił, nie zagadał, nikt nie rozpoznał. No a potem przebrałem się za Mariana i było zupełnie inaczej. Teraz się już przebrałem, zobaczymy, co się stanie. O mój Boże! Także tak to wygląda, no. Na co dzień mam spokój, a jak chcę być rozpoznawany, no to wtedy transformuję się niczym Superman i jestem Marianem. O, jesteśmy w Cyberinfo! No to tutaj od Rumcajs. Załóż okulary, jak miał Marian ze zmienników i podobną czapkę. Bardzo proszę, nie byłem jeszcze w Cyberinfo. Jedno życie ma spraw tyle, ugryźć sam nie jesteś w stanie. Któż zastąpi cię na chwilę, solidarnie da ci zmianę. No to tutaj od teraz Niam Bindi. Zrób coś, ale zarazem nic. Nagraj to gdzieś, lecz nigdzie. Mów przy tym o wszystkim, ale o niczym. Kurwa, pojebie! Dobra, no zrozumiałem, okej.
kurwa. Dobra, uspokój się. Zrozumiałem. Przepraszam. Także tak. No to tutaj od Goblin Goblin. Marian, zagraj w Babington jajkiem. Nie pogram. W takim razie dziękuję wam serdecznie za dziś. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Pola, pastwiska, koszą traktorem. Ja. Dalej.